doktora Majkowskiego. Natomiast poprosił nas, żeby pomodlić się za niego po prostu. Dlatego to zgromadzenie zostało rozwiązane. Pomodliliśmy się w intencji zarówno doktora Majkowskiego, jak i innych lekarzy, którzy są cenzurowani, którzy są wręcz niszczeni za swoje poglądy, za wierność kodeksowi etyki lekarskiej, za służbę, prawdziwą służbę pacjentom. I takich lekarzy jest więcej. Również 28 sierpnia w Poznaniu ma się odbyć takie samo przesłuchanie lekarki dr Anety Borczyk-Kotwas, która również wypowiedziała się na wspomnianym podejście. Więc to nie jest koniec. Również ta seria tych przesłuchań i stawiania ludzi przed za poglądy przed przeróżnymi komisjami zaczęła się od przesłuchania posła Pawła Skupickiego na terenie Sejmu, gdzie zarzucono mu, że godzi w dobre imię Sejmu, mówiąc, że pacjenci w tej chwili są bardziej wyedukowani w kwestii szczepień niż lekarze. Więc cóż mogę powiedzieć, podziękować każdej osobie, która tu przyszła, bo chcemy, żeby osoby decydujące się na takie kroki wiedziały, że patrzymy im na ręce, wiedziały, że tak naprawdę ich praca to też jest służba ludziom, służba narodowi, że izby lekarskie są również opłacane z pieniędzy publicznych i to nie może być tak, że cenzurują głos człowieka reprezentującego wolny zawód, którego praca jest tak ważna dla zdrowia i życia naszych dzieci. A dlaczego jest ważna, to wiemy, bo byli tu rodzice z dziećmi właśnie autystycznymi, po szczepionkach, z dziećmi, które w ciągu godzin, czy w ciągu dnia, dwóch dni zmieniły się nie do poznania po podanej szczepionce. I są to osoby odważne, które coraz odważniej mówią o swoich poglądach, mówią o tym, czego doświadczyły i występują też na drogę sądową. Myślę, że wygrane wyroki w Polsce też spowodują, że osoby decydujące o ochronie zdrowia w Polsce, o szczepieniach, poczują się odpowiedzialne, poczują, że mogą ponieść odpowiedzialność swojej lekkomyślności i ignorowania głosu właśnie takich lekarzy. Myślę, że to tyle, co bym chciała powiedzieć na ten temat. Co byś powiedziała tym ludziom?